Uroczystość Chrystusa Króla. Pan króluje, pełen majestatu. W ostatnią niedzielę rocznego cyklu liturgii Kościół pragnie uroczyście wypowiedzieć tę prawdę. Bóg króluje we wszechświecie, który stworzył, który jest Jego dziełem. Jest Królem, bo jest Stwórcą. Tak więc w dniu dzisiejszym Kościół głosi dzieło stworzenia i poprzez dzieło stworzenia głosi królowanie Boga w świecie. Królestwo Boże jest. Równocześnie jednak Kościół modli się tak, jak nauczył Chrystus. Przyjdź królestwo Twoje. Należy ono już do naszej teraźniejszości, ale wciąż należy bardziej jeszcze do przyszłości. W Jezusie Chrystusie Bóg Alfa i Omega jest tym, który jest i który był, ale równocześnie tym, który przychodzi. Królestwo Boże, które poprzez dzieło stworzenia trwa nienaruszone w całym wszechświecie, równocześnie w ludzkości ma poprzez dzieło odkupienia swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ma swoją historię, która rozwija się wraz z historią ludzkości. W centrum tej historii znajduje się Chrystus. Jezus Chrystus jest Królem, który miłuje. Jest Królem poprzez to, że miłuje, przez to, że umiłował nas, ludzi, aż do przelania krwi, przez to, że miłuje, uwolnił nas od grzechów, bo tylko miłość zdolna jest uwalniać od grzechu. Uwalniając nas, ludzi, od grzechu, uczynił nas Królestwem Bożym. Nie przeminie Jego Królestwo, nie przeminie Królestwo Prawdy, miłości, łaski i przebaczenia, nie przeminie Jego Królestwo i nie przeminie w Nim królowanie człowieka, tylko w Nim. Żyjąc pośród świata, w którym prawda i miłość na różne sposoby bywa zagrożona, w którym grzech zdobywa coraz bardziej prawo obywatela i zażarcie broni tego prawa, w którym człowiek staje się przedmiotem wielorakiej manipulacji, a może stać się ofiarą straszliwych energii, które wyzwolił. Patrzymy dzisiaj oczyma wiary w kierunku Królestwa Chrystusa i powtarzamy słowa, którymi tenże Chrystus nauczył nas zwracać się do Ojca. Przyjdź królestwo Twoje. Amen.